tarpan, silnik 3.2, 220 koni. Na początek. No, nie będziemy go tam mocno kręcić, do 600 myślę, że powinno mu starczyć. Do 600? Koń. No tak, żeby go nie odprężać, nie kłuć. 600 koni. Wiecie, dużo interesujących projektów, historii, które można opowiadać u Sebastiana. I teraz palec, ważny palec. Czapampo. Smyrać. To nie jest, zaraz momencik, tutaj zrobimy, to nie jest żaden Mercedes. To jest oryginalny silnik Polmo FSR. Cześć, witajcie na kanale Jarzyna Film. Dzisiaj odcinek o tarpanie, ale tarpanie, który jak już może słyszycie w tle, ma troszeczkę zmieniony silnik. Co to za silnik, zaraz Wam opowiemy. Przedstawiam Wam Sebastiana, ksywa Reduktor. Sebastian, co to za silnik jest? A takie skromne 3.2, 220 koni. 220 koni? Tak. Ma się czym odpychać? No musi się odpychać, żeby jakoś było, można było z Łombol objechać. Przejechałeś 4 z Łombole? 4 na początek. Jedziemy następny teraz, także... Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jedziesz na kolejny z Łombol w tym roku do Portugalii tym tarpanem, ale najpierw zacznijmy od samego początku tej historii. Jak to się dzieje, że jesteś w posiadaniu tarpana i wsadzasz do niego w ogóle zupełnie inny silnik, bo to chyba nas wszystkich najbardziej teraz interesuje. Posiadanie to zwykły przypadek. Kolega, dostałem taki podarunek od kolegi po prostu. Nie miał co zrobić z tarpanem. Też go kupił przez przypadek, jak się okazało. I stwierdziliśmy, że akcja z Łombol. No i tak w 60 dni zrobiliśmy przeszczep silnika, przeszczep mostu i pojechaliśmy. No, to mówisz, że to taka prosta rzecz jest. Powiedzmy jeszcze, że zajmujesz się mechaniką, masz swój warsztat, siedzisz w offroadzie już wiele lat. To była dla ciebie prosta rzecz. A jak się stało, że wybraliście tego Mercedesa, ten silnik Mercedesa? Bo tak. Ludzie pewne rzeczy planują od wielu lat, nie? A tutaj jest taka dosyć szybka akcja. Akcja była szybka, bo było mało czasu. No, docelowo miała być standardowo M57, ale akurat nie było. Stał na placu okular, no to żeśmy go na szybko przerzucili. Okej. Słuchajcie, będziemy sobie tutaj pokazywać tego tarpana w szczegółach, w środku. Zaraz opowiemy historię, ale to co najciekawsze, serducho jest pod machą. To co, otwieramy machę? Można otworzyć. I teraz palec, ważny palec. Czapampo. Smyrać. To nie jest, zaraz momencik, tutaj zrobimy, to nie jest żaden Mercedes, to jest oryginalny silnik Polmo FSR. Dla ciebie takie rzeczy to jest chleb powszedni, wsadzić taki silnik, natomiast no, niewiele spotyka się tarpanu, kojarzysz jakiegoś tarpana z takim silnikiem albo w ogóle po przeszczepach dużo się takich silników robi, czy takich tarpanów? W ogóle tarpanów, powiedzmy, nie ma dużo. Tarpanów nie ma dużo, no są tam spotykane jakieś projekty. Dużo jest projektów, ale rozpoczętych, niedokończonych. Głównie każdy się porywa z siekierą na słońce i kończy to najczęściej jako projekt nieukończony gdzieś w stodole. Widziałem też z V8 rozpoczęty projekt, ale też to nie widziałem dokończonego. Dobra. Jeździłeś tarpanem z tym silnikiem, który wcześniej był? Jaki był tam V-Max? No jeździłem... Byłeś zadowolony z tego? Z miesiąc czasu pojeździłem na oryginale, no V-Max w okolicach 100 to... Podziękowałeś. Nie była to odpowiednia dynamika jazdy. No. Co tutaj wlatuje oprócz silnika? Czy to jest taki, wiesz, prosta historia, wkładamy, jedziemy, czy jeszcze coś zmieniałeś tutaj w całym tym układzie? No bo konstrukcja z tamtych czasów, tarpan, a silnik 3.2, powiedzmy, tak? 3.2 tak. Litra. 220 koni. Na początek. Na początek, to no, żeby to grało z całością. Jak to, co każdy to jeszcze... projekt jest rozwojowy, w tym roku jest plan na turbo. O. Myślę, że w granicach, no nie będziemy go tam mocno kręcić, do 600 myślę, że powinno mu starczyć. Do 600? Koń.
No tak, żeby go nie odprężać, nie kłuć. 600 koni? Dobra. Okej. Okay. Więcej dynamiki, żeby miał po prostu. Więcej. Czyli za mało ma na razie. Nie no, jest przyzwoicie, ale to apetyt w miarę jedzenia, wiadomo. To jest silnik M104, tak zwany niemiecki 2JZ. On przyjmuje do 1200 koni, oczywiście po odpowiednich obrukach mechanicznych. Można sobie zobaczyć to na przykład na kanale Turbo Bandit. Polecam. Także na razie mówię, mocno nie będziemy go kręcić. Myślę, że w granicach między 400 a 600 nam powinno wystarczyć. Słuchajcie, zrobiło się już gorąco, słysząc to wszystko. Teraz tak, wymieniany jest tylny most. Od czego jest? Koła też inne? Most jest w przełożeniu 331, założony tylko dlatego. Najszybszy most z tarczami hamulcowymi, sztywny most, który udało się zlokalizować, dostać. Mhm. Od czego, od jakiego samochodu to jest? No, Sangyong. Okej. Okay. Czyli też rodzima Mercedesa, można powiedzieć. Okej. Okay. Tutaj mamy oryginalne koła Polmo FSR. Tak jest. fajna grafika. Szesnastki. Szesnastki. Też spójne z przyczepką. Tak, no to miał być zestaw komplet, żeby to jakoś wyglądało. Okej. Okay. Żeby, tak powiem, był to tak zwany zestaw. Dobra. Przyczepkę, jak dorywasz przyczepkę? Bo przyczepka nie była w ramach spontanicznego zakupu kolegi, który rano się obudził i dowiedział się od kolegi, że kupił tarpana, a później zaprezentował ci go. No nie, ale z przyczepką to jest ciekawa historia. Szukałem z rok czasu przyczepki. Był albo w stanie agonalnym, albo w cenach, że tak powiem, niecenzuralnie, nie będę mówił. No i gdzieś tam kolega mi na marmklecie podrzucił, że jest taka przyczepka. No to ja do gościa napisałem, odpisał, że jest. No to mówiłem, zadzwoniłem do niego, stwierdziłem, że do niego już wyjeżdżam, było około godziny 20. O godzinie 23 byłem u pana, dobijając się do drzwi i prosząc, żeby oddał mi moją przyczepkę. No i tak się stało. Okej. Okay. Słuchajcie, poznacie, mam nadzieję, w trakcie jeszcze filmu Sebastiana lepiej. To jest naprawdę super pozytywny człowiek. Ty w tej przyczepce na Złombolu śpisz. Tak, tutaj sobie nadmuchamy. A kogucie chyba też, nie? Tak, tak, tak. Dobra. Mamy sobie tutaj tylko materac dwuosobowy, nadmuchamy i śpimy w dwie osoby, w trzy różnie. Okej. Okay. Mieścimy się bez problemu, aczkolwiek nie widać tego. Wygląda na krótko, no ale tu bez problemu 1,85 m wchodzi na długość. Dobra. Ta przyczepka była w bardzo dobrym stanie, więc tutaj z takich, z blacharki zbyt wiele z tego, co mówiłeś wcześniej przed nagraniem, nie robiłeś, nie? Nic nie było robione. Okay. Została tylko wypiaskowana i pomalowana, położony świeży lakier, no bo była w kolorze tak plondeki. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, czyli tutaj sobie śpisz, tutaj sobie wozisz różne... To co potrzebne, ciuchy, bagaże. Tak, musi być. Dobra, otwieramy, może poproszę cię. Otwieramy, zaglądamy. Bałagan wyjazdowy, wiadomo. Dobra, jest jak każdy, kto jeździ na Złombolu, to wie, że później ciężko... Zostawia się, bo trochę takie wspomnienia. O, tu jeszcze zapalimy. Pokażmy. Tu masz taki przełącznik, nie wiem, czy to widać. Jest przełącznik, jest prąd do lodówki, także lodóweczka też z nami jeździ, żeby było miło. Tutaj światełko. Jest możliwość podpięcia lodówki. No dobra, ale to co najciekawsze, to też historia twoja z tym samochodem. Przejeżdżasz, tak jak powiedziałeś na początku, 4 Złombole. Byłeś w 2019 w Irlandii, byłeś później Stay in the Car, to też edycja Złombola w okresie pandemii, później byłeś w Turcji i byłeś w zeszłym roku w Albanii. Jak ten samochód sprawuje się w trasie? Odpukać dobrze, aczkolwiek co chwilę modernizujemy coś. Wiadomo, że to nie jest pierwszy setup, który był na pierwszym Złombolu, tylko już... To są tak zwane niekończące się projekty, czyli cały czas unowocześniamy, coś dorabiamy, coś przerabiamy, po każdym wyjeździe coś wychodzi. Znaczy nie, oczywiście bezawaryjnie odpukać, nie malowane. Ale no jeździ, jeździ, tak samo mówię. Sebastian, powiedzmy też, bo to też jest ważne, żebyście poznali Sebastiana lepiej. Ty 15 lat temu, nawet i 20, ścigałeś się, czy jeździłeś w rajdach. O, jeździłeś w rajdach, ale nie samochodami osobowymi, tylko jeździłeś co? Ciężarówkami? No tak zwane remsty. Rajdowe Mistrzostwa Polski jeździłem. W 2006 się udało zdobyć mistrza. Na jakim samochodzie? MAN. Ile? TGA. Co? No. 8700.
Tak wygląda wnętrze tego tarpana, jest zachowane w oryginale. Tutaj wiele modyfikacji, no trochę modyfikacji było, nie? Kierownica oryginalna. FSR. FSR. Tu masz trochę jakichś takich udogodnień, nie? No trzeba zrobić coś, żeby udało się pojeździć. Dobra. Co tutaj, jakbyś miał uprowadzać nas po wnętrzu, mamy? Ja czekaj, wsiądę jeszcze. Takich ciekawszych. Skrzynia Mercedesa, sześciobiegowa manualna. Tak jest. Był automat, no ale się nie sprawdził z przełożeniami, więc na razie jest manualna, ale docelowo pewnie 6 albo 8 HP wejdzie. Okej, okay. Hydrołapacz, żeby można było zarzucać tak bokiem przyczepką. Wskaźniki jakieś takie? Wskaźniki oryginał, no właśnie teraz wleciał prędkościomierz na GPS-ie. Okej, okay. Okej. Okay. Bolinki troszeczkę już. Dobra. Lubiały drgać. No ale psa z kiwającą głową. Okej, okay, pies jest, pokażemy psa. Najważniejszy. Tak, żeby się jakoś miał. Brat, bliźniak, dlatego. O, dobra. Oczywiście musi być jak to w tarpa, jak to w samochodzie rolniczym, źdźbło. A, proszę. Też jeździ z nami. Przejechało też trochę świata, także. Tak? Dobrze. Ta, urwało się właśnie. W takiej postaci, a nie w butelce. Tak. Pokażemy jeszcze tył tutaj, ściana grodziowa, którą można przesuwać, ale ty z tego. Tak, przesuw na dotę. Tak, ale ty z tego jakoś, rozumiem, nie korzystasz. Nie, no za bardzo. Możemy powyciągać wszystkie. No ale powiedzmy, że przestrzeń łanugowa przez to, że jest przyczepka, to nie ma potrzeby, nie? Za bardzo. Nie ma zupełnie potrzeby takiej. Dobra. Mamy no to nawet ciśnienie w kołach, także. Dobra, z takich bajerów, zobaczcie, w tarpanie możemy sprawdzić ciśnienie w kołach. I temperaturę. I temperaturę? Opon. Opon? Tak. Morany boskie. Dobrze, tarpan z takimi bajerami. Tylko u Sebastiana. Mówiłem o tym, że mógłbym na następny złomol jechać starym. To jest kolejny samochód, którym mógłbym śmiało jechać w dłuższą wyprawę typu złombolową. Dźwięk silnika, jedziesz starym samochodem, a jednocześnie po prostu ile może i ile taka przelotowa tutaj wynosi? No na niemieckiej autostradzie spokojnie? Spokojnie, autostradowa 140 sobie leci, szósty bieg, 2000 obrotów. W miarę cicho, przyzwoicie, przyjemnie. Ja zapytałem Sebastiana, ile czasu planuje na dojazd do Portugalii? 3000 km. Ja powiedziałem 5 dni, co on odpowiedział? Ile powiedziałeś? 30 godzin. 10 godzin dziennie, to mamy 1000 km. Bez problemu, dodanie. Tarpanem. Nie, da dodanie się? Jadę 10 godzin do Kopenhagi. Jechaliśmy 10 godzin w zeszłym roku, także żaden problem. Okej. No to jest zupełnie inna historia jazdy takim samochodem. Jedziesz, masz zachowany klimat, jedziesz tarpanem, ludzie machają, kiwają ci, dziwią się. Chodzi, żeby był samochód dynamiczny, co potrzebujesz wyprzedzić, to wyprzedzasz, a nie myślisz, czy teraz, czy za tydzień, tak? Tylko po prostu potrzebujesz sytuację, to jedziesz, tak? Jeżeli by tutaj ktoś pomyślał, wrzucił jakiś porządny motor, to te auto by jeździły do dzisiaj, tak? Czy zamiast Andorii wrzucić jakiegoś Mercedesa, dogadać się z fabryką, czy by tutaj jakiś inny lepszy silnik, to te auta by podejrzewam jeździły do dzisiaj. No oczywiście różnie ludzie mają poglądy tak na temat blacharki i innych rzeczy, ale myślę, że to wszystko było do ogarnięcia bez problemu. Chodzi o przejazdy autostradowe, no jest to niebezpieczne, dlatego że ludzie lubią zdjęcia robić. I na przykład sobie jedziesz autostradową 140, widzisz tira przed sobą i chcesz już zmienić pas na lewy, żeby go po prostu wyprzedzić. Ale w lusterku widzisz, że ktoś jedzie, więc ja nie wciskam się nikomu przed maskę i chcę go puścić, tak? W tym momencie nikt mnie nie wyprzedza, a ja już mam tira przed sobą. Ja opcje są dwie. Albo wjeżdżamy przed maskę,
Albo hamujemy. No i na części hamujemy, bo pan musi sobie zdjęcia albo film nagrać. I to są takie sytuacje w drodze niebezpieczne, które się często zdarzają. Okej. Okay.